Witam Was, kochani. U mnie jest tak cieplutko, że postanowiłam pojechać na rower. No i myślę sobie, coś do Was powiem. No ale niestety na placu tutaj tym moim zamkowym troszeczkę wiał wiaterek. No i zrezygnowałam, bo znowu mi powiecie, że mnie nie słychać. Ale znalazłam tutaj takie to fajne miejsce, zobaczcie, i mogę do Was mówić. Nie ma wiaterku, jest cichutko, jest przecudownie. Nawet nie wiem, co chcę powiedzieć, bo się nie spodziewałam, że będę coś mówić. Po prostu zrobiłam sobie parę fotek. No ale skoro już włączam tą komórkę, skoro mówię, że coś powiem, no to powiem. Może powiem tak. Wiosna. Wiosna, wiosna. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u Was, ile jest temperatury, czy jest, macie śnieg. W wielu rejonach chyba jeszcze jest. U mnie też ma być za dwa dni troszeczkę znowu chłodniej, ale dzisiaj jest cudownie. Więc kochani, 12 stopni, więc wiosna mi się kojarzy z taką, wiecie, wolnością, z takim powiewem, z taką otwartością, z takim wyjściem, jak ja to mówię, z takiej ponurej komnaty, z ciemności do światła, z więzienia na wolność. I właśnie, kochani, kiedyś ja tak wyszłam i czuję się tak na tej wolności cudownie. Kiedy człowiek się cudownie czuje, no właśnie, kiedy nas zamkną, kiedy nas ograniczą, kiedy nam coś zabiorą, kiedy czegoś nas pozbawią. Pamiętacie te czasy dwuletnie, maseczkowe i tak dalej? Jak się każdy czuł? No nie fajnie, tak? Zdołowani, zdenerwowani, zamknięci, brak takiej wolności, swobody, nawet w domu trzeba siedzieć z domownikami, nie ma się swobody, swojej przestrzeni, swojego czasu, wiecie jak to było. No każdy z Was przeżył to inaczej, no ja oczywiście się nie użalam, bo dla mnie to był super czas, bo ja się, wiecie, tak przelawirowałam, wyjeżdżałam sobie nawet w dniu zakazów, kiedy było, nie można wychodzić do parku, do lasu i tak dalej, ja jeździłam. Więc kochani, jestem wolna. Jak uzyskać wolność? Jak poczuć tą wolność? Kiedy stajemy się wolni? Kochani, każdego dnia jesteśmy ograniczani. Przez kogo? Media, znajomych, w pracy, kumpele, rodzinę, najbliższych, tych, których mamy w domu. I na pewno wielu z Was czuje ciągle taką presję. Teraz jeżeli wchodzi się w ten czas, tak jak ja, seniora, to znowu czuje się presję, tak? Wcześniej nie miało się czasu na swoje takie życie, a kiedy mamy ten czas, kiedy możemy żyć, znowu jest ta presja, bo ktoś ci powie, że już masz dekolt, ci nie wolno, bo może spódniczka krótka, to już ci nie wolno, bo to już ci nie wypada i to już ci nie wypada. I znowu będą cię tak, wiesz, zamykać i do szufladki, i w rameczkę, i powieszą cię na ściankę, w szufladce cię zamkną. Kiedy będziesz wolna? Kiedy przestaniesz patrzeć to, co jest na zewnątrz? Kiedy przestaniesz słuchać ludzi, którzy mają wciąż do powiedzenia coś na twój temat? Kiedy przestaniesz się zastanawiać, czy wolno, czy nie wolno? Kiedy przestaniesz myśleć, ile masz lat? Kochana, kochany, wiek nie ma nic tu do rzeczy. Czy ty chcesz być jak dziecko, które biega po łące, hasa, wchodzi na drzewa, na huśtawkę i tak dalej? Czy się wygłupia, czy się śmieje, jeżeli uwielbiasz dekolty, krótkie spódniczki, tak jak ja? No to chodź po prostu, nie patrz się na nikogo, bo pięć twoich sąsiadek już ma do kostek i patrzy, ciebie obcina, jak przechodzisz koło nich i ty już się źle czujesz. Tak samo wiem, jak znajomi opowiadają mi, koleżanki, i z Wami przecież mam kontakt, bo mam dużo Was na Facebooku, właśnie takie ograniczenia. Mówi mi ktoś, ktoś mówi, ale wiesz, ale ja nie powiem tego teraz córce, może za jakiś czas, ale ja mówię, no ale co ty złego robisz? I mówi mi ta osoba, co ma w planie. Ja mówię, Boże, idziesz się zabawić do seniorów, zapłaciłeś sobie pieniążki i ty się boisz powiedzieć naprzód, co pomyśli twoja córka, że wydaje, bo ta osoba powiedziała, że wydaje może za dużo pieniędzy.
Ja mówię, człowieku, są twoje pieniądze, wydaj sobie na co chcesz, nawet możesz na bezdomnych dać, na PCK. To są twoje, nigdy się nie ograniczaj. Zobacz, jakie mamy kody. Kiedyś koleżanka też, mieliśmy taką paczkę, grupę i też mówi, no dzwonię do mamy, powiem jej wszystko ok, tak gra, wszystko u mnie. Bo żeby do mnie później w razie nie dzwoniła, bo jak mnie nie będzie w domu, to ona się będzie dopytywać, co ja robię, gdzie ja byłam i tak dalej. Wiecie co? Jesteśmy dorosłymi ludźmi, a musimy się bać przed mamami, przed kumplami, przed dziećmi, przed różnymi no, sąsiadkami, rodziną. Wiecie co? Jakie to jest śmieszne i bolące. Ja będąc tu się dużo rzeczy nauczyłam. Tu nie ma czegoś takiego. Zauważcie nieraz na filmiku, czy coś nakręciłam, czy z przypadkiem ktoś przychodzi, to tu wychodzi, nawet na dysku ostatnio mam filmik. Ktoś przychodzi do was, to tu się ludzie witają na misia. Odchodzi, podchodzi ta osoba, nieważne czy ty jesteś młodsza, czy ty jesteś starsza, czy ktoś jest połowa, czy trzy czwarte, różnicy między tobą. A u nas takie sztywne z daleka, dzień dobry, nawet ręki sobie nie podajemy. Jesteśmy biednym narodem, ja wam powiem. Ja się tu nauczyłam i wśród osób tych świadomych, gdzie byłam na jednym, drugim, trzecim kursie i z tymi osobami jak przebywam, to wiecie co, jak widzę tą osobę, to ja już z daleka rozkładać sobie ręce i biec i ją tulić i mówić kocham cię. I to jest takie fajne, takie proste, tak na luzie. Ja nie muszę się teraz rozglądać, czy ktoś widzi, czy nie widzi, czy idzie tam jakiś człowiek, popatrzy się, co ja tutaj tulę tą osobę, czy będzie to mój mąż, czy moje dziecko. A co mnie to interesuje? Ja mam ochotę ciebie przytulić. Ja mam ochotę tobie powiedzieć, że cię kocham. Dlaczego ja mam to ukrywać? Co w tym jest złego? I właśnie ja już nie jestem więźniarką, kochani. Jak to zrobiłam? Pierwsze pozbyłam się w swojej głowie ograniczeń. No pewnie to, nie było to w jeden dzień, no, nie oszukujmy się, ale ja sobie to budowałam, przeanalizowałam swoje życie, przeanalizowałam to, co chcę robić, czego nie chcę robić, co mi sprawia radość, co mnie blokuje, w którą stronę mam iść, co mam pokonać, w którym momencie mam jeszcze stres, a w którym momencie czuję się swobodnie. I wy pomogliście mi to osiągnąć, kochani, tak, dużo osób, z którymi się zaprzyjaźniłam, poznałam, z którymi mogłam poprzebywać w różnych sytuacjach, czy to była jakaś uroczystość, czy karaoke, czy wieczorek taneczny, czy jakaś powiedzmy wycieczka, czy cokolwiek. Kochani, wy pomogliście mi. Na pewno samemu człowiek tego nie pokona, siedząc w domu, nigdy w życiu. Zaprzyjaźnijcie się z osobami takimi trochę odważniejszymi, takie, które podróżują, które dziś jedzą, jeżdżą, które są odważne, które chodzą na kawę, które chodzą na potańcówki, które są takie odważniejsze w byciu, w stylu bycia, życia, ubioru i tak dalej. Zobaczycie, jak z takimi osobami czujemy się swobodnie. A znajdź się tylko z taką osobą, która będzie cię mieszyć z góry na dół i stopować i zaraz ci powie, no wiesz co? A tobie to nie wypada, a jak ty tak możesz? A ty już cała czerwona, purpurowa i stoisz sztywna, jakby, kurczę, ktoś ci dał jakiś napój, który cię paraliżuje. No nie można tak żyć, kochani. No nie można. Ja nie chcę być już więźniarką. Byłam nią, męczyłam się, żyłam dla wszystkich ludzi, myślałam o wszystkich ludziach, siedziałam w każdej głowie, która mnie mijała, która ko mnie stanęła, a teraz wiecie co? Jestem jak ptak, frunę gdzie chcę, do góry, na bok, na dół, siedzę, śpiewam, tańczę, biegnę, tulę was, mówię, że was kocham, piszę do was, że was kocham. I co mnie reszta obchodzi? A wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, że jak ktoś ci coś powie, czy napisze, kto cię nie widział, kto cię nie zna, w ogóle nawet twojego głosu nie usłyszał. I taka osoba ma coś do powiedzenia. Dzisiaj czytam komentarz pod filmikiem. Aha, tam moje spotkanie z bliźniakami. Z Facebooka oczywiście, myśmy się już kilka razy spotkali. I pani mi pisze, że ja... Że jeszcze mi zmieniła imię i mówi, że ja jestem nieszczęśliwa. No wiecie co? Jak przeczytałam to, to się sama w głos śmiałam. Kobieta, której mnie nie widzi.
Ona twierdzi, że ja jestem nieszczęśliwa. A na jakiej ona to podstawie twierdzi? Chciałabym się tej pani zapytać. Niech się obejrzy wszystkie moje filmiki. Czy w tych filmikach jest nuta jakiegoś nieszczęścia? Jakieś traumy? No nie. No to widzicie, jak was ludzie odbierają. Możecie ćwierkać jak ptaki. Śmiać się od rana do wieczora. Tańczyć, bawić się, iść tanecznym krokiem. Jakiś ktoś się pojawia, nie wiadomo skąd i kto, i mówi ci, że ty jesteś nieszczęśliwa. No, wiecie co, no większej parodii w życiu nie słyszałam. Ale wiecie co, różne są parodie, różni są ludzie, różne są osoby. A dajmy się im wyżyć, wypowiedzieć, jak im to ulży, chociaż przez 5 minut. Niech se plotą, co chcą. A ty, kochana kobieto, mężczyzno, idź przez życie, czuj się wolny, jak ptak, jak chmura, jak powiew wiatru. Idź tam, gdzie cię prowadzi wzrok, idź tam, gdzie cię prowadzi serce. Rób to, co ci mówi dusza i miej to wszystko daleko, 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 wiesz gdzie. Nie będę brzydką mówić, na tym, co siedzisz. Bo życie jest za krótkie, bo życie jest dane nam po to, żebyś doświadczał tego, czego pragniesz, czego chcesz, o czym marzysz, o czym śnisz, tego, co chcesz spróbować, spróbuj, zwiedź, dopóki pojedź tam, gdzie masz w planie pojechać i nigdy nikogo nie słuchaj, bo ja bym tam nie pojechał, bo ja bym tego nie zrobiła, bo ja bym tamto. A cmoknij się jeden z drugim, to ty se siedź na kanapie, ale nie broń innym. I ta nuta zazdrości, wiecie, jak w perfumach niektórych jest taka nuta, którą wyczujecie już na 1,5 metra, więc te nuty, które tak do nas przychodzą, takie wiecie, które dla nas nie służą, bo już czujemy ich nosem, wiemy, że to one nie będą nam służyć, więc idziemy w inną stronę, szukamy tych nutek, które są dla nas przyjazne. O, tu też idę pani z panem, nakręcam sobie filmik, robię sama sobie fotki, a oni machają raz, machają drugi. To są ludzie, widać w ich sercach już radość, nie ma tam zawiści, nie patrzy na ciebie nikt jak na czubka, na jakąś głupią babę, bo się do siebie gadasz, czy sobie coś sama robisz. Po prostu są ludzie i ludziska, a ty wybieraj sobie jak deserek ze stołu to, co najlepsze dla ciebie i delektuj się, kochana kobieto, kochany facecie, i bądź wolnym, tak jak ja zrobiłam się wolna, niezależna i nie muszę nikogo pytać o zgodę i myśleć, co ktoś myśli, bo mnie to nie interesuje. Wiesz, co ja myślę? Tylko co ja myślę, co moja głowa chce, co moja głowa mi podpowiada, czy mam ochotę iść, czy nie mam ochoty iść. Chcę, jadę na rower, chcę, jadę, chcę, śpię, chcę, śpiewam, chcę, tańczę, a w sobotę mam karaoke, więc znowu będę się przecudownie czuła pośród ludzi śpiewających. Kocham was, bo bym was zagadała na śmierć. Wiaczki moi kochani, wolni ludzie, żeby was było jak najwięcej na tej planecie. Kocham, kocham, kocham z całego serca.